Dziś kończy się wizyta polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich dniach Andrzej Duda zabrał głos na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i odbył szereg spotkań bilateralnych z innymi światowymi przywódcami. Nie mogło zabraknąć i nie zabrakło także spotkania z Polonią. W Nowym Jorku jest Karol Jałtuszewski. Jak wyglądało spotkanie prezydenta z rodakami? Polska jest wam wdzięczna, mówił prezydent do bardzo licznie zgromadzonej Polonii, nie tylko z okolic Nowego Jorku, bo na to spotkanie nasi rodacy przybyli także z wielu innych stanów. Polacy, z którymi rozmawialiśmy, nie kryją też swojej wdzięczności za to, że Polska o nich pamięta. Greenpoint na Brooklynie, kawałek Polski w Nowym Jorku. Polskie pochodzenie deklaruje 90% mieszkańców tej dzielnicy. Takich miejsc w całej Ameryce jest więcej. Szacuje się, że łącznie w Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów osób polskiego pochodzenia. Dlatego spotkania z Polonią są stałym elementem każdej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy za oceanem. To jest taki znak, że Polska o nas pamięta przede wszystkim. Te spotkania wzmacniają właśnie tego polskiego ducha tutaj w Stanach Zjednoczonych i są bardzo ważne. Cieszę się, że prezydent je zapoczątkował i mam nadzieję, że każdy inny prezydent będzie je kontynuował. Tym razem para prezydencka odwiedziła polską społeczność w Linden w stanie New Jersey. Wszyscy państwo przykładacie na co dzień rękę do tego, aby polskość tutaj została utrzymana. Ogromnie za to dziękuję. Polska jest państwu wdzięczna, autentycznie. Prezydent wręczył odznaczenia Polakom zaangażowanym w kultywowanie i promowanie polskości w Ameryce. Polonia jest częścią Polski. I to piękne przemówienie prezydenta dodało nam wiele otuchy do bycia na obczyźnie i zobowiązało nas, Polaków, żeby pracować dla Polski. Pierwsza dama spotkała się też m.in. z nauczycielami polonijnymi i dziękowała najmłodszym przedstawicielom Polonii. Za to, że chcecie uczyć się języka polskiego, że chcecie poznawać kraj swoich rodziców, swoich dziadków. Dziękuję, że ponosicie ten ogromny wysiłek. Para prezydencka spotkała się też z ocalałym z Holokaustu Edwardem Mosbergiem, który upowszechnia w Ameryce wiedzę o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Dziś prezydent Andrzej Duda wziął udział w debacie ONZ na temat energii i zmian klimatu, a ostatnim punktem jego wizyty w Stanach Zjednoczonych będzie spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Karol Jałtuszewski, Wiadomości, Nowy Jork. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś gościem Wiadomości. Ta rozmowa już niebawem w naszym nowojorskim studiu.